Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Dalszy ciąg, co powinienem uczynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Margaret Davis. Ojcowie i matki, kiedy tylko zaczniecie potrafić kontrolować siebie, odniesiecie wielkie zwycięstwo w kontrolowaniu swoich dzieci. Jeśli tracicie panowanie nad sobą, pozbawiacie siebie tego, na co żadna mama czy tato nie powinni sobie pozwolić, mianowicie tracicie szacunek u własnych dzieci. Nigdy nie utyskuj ani nie pozwalaj na utyskowanie w domu. Nigdy nie uderz dziecka w emocjach, chyba że chcesz je nauczyć walki i kłótni. Jako rodzice zajmujcie miejsce Boga wobec dzieci i powinniście mieć się na baczności. Rodzice, nigdy nie działajcie pod wpływem impulsu. Nigdy nie poprawiajcie swojego dziecka, kiedy jesteście zagniewani, gdyż jeśli to czynicie, ukształtujecie je na swój obraz i podobieństwo, aby były impulsywne, targane namiętnościami i nierozsądne. Możesz być stanowczy bez gwałtownych gróźb czy utyskiwania. Nieważne, jak bardzo prowokujące mogą być twoje dzieci w swej nieświadomości, nie pozwól sobie na niecierpliwość. Pouczaj je cierpliwie i z miłością. Bądź wobec nich stanowczy. Nie pozwól, aby szatan je kontrolował. Dyscyplinuj je tylko wtedy, gdy sam podlegasz Bożej dyscyplinie. Chrystus będzie zwycięzcą w życiu twoich dzieci, jeśli będziesz się uczyć od Niego, który jest łagodny, uniżony, czysty i nieskażony. A wszyscy synowie twoi będą wyuczeni od Pana i obfitość pokoju będą mieli synowie twoi, na sprawiedliwości ugruntowana będziesz. Izajasz 54, 13-14. Rodzice mogą położyć fundament pod zdrowe i szczęśliwe życie swoich dzieci. Mogą wypuścić je w świat ze swoich domów jako pełne moralnej siły, aby oprzeć się wszelkim pokusom, jako pełne odwagi i siły do odnoszenia sukcesów w życiowych zmaganiach. Rodzice mogą inspirować w dzieciach cele i rozwijać siłę, aby czyniły swoje życie chwałą dla Boga i błogosławieństwem dla świata. To jest twój dzień zaufania, twój dzień odpowiedzialności i możliwości. Wkrótce nadejdzie dzień twojego sądu. Podejmij się swojej pracy żarliwością, modlitwą i wiernym wysiłkiem. Ucz swoje dzieci, że jest ich przywilejem otrzymywać każdego dnia chrzest Duchem Świętym. Poprzez modlitwę możesz uzyskać doświadczenie, które uczyni twoją służbę doskonałym sukcesem. Gdyby młodzież chciała stać się silna w umyśle, czysta w moralności, niezachwiana w swojej duchowej sile, niechaj naśladuje przykład Jezusa w Jego prostocie, w Jego poddaniu rodzicielskim ograniczeniom. On cię pokieruje i nauczy swojej woli. Ufaj w Panu ze wszystkiego serca twego, a na rozumie twoim nie spolegaj. We wszystkich drogach twoich znaj Go, a On prostować ci będzie ścieżki twoje. Nie bądź mądrym sam u siebie, ale się bój Pana, a odstąp od złego. Księga Przysłów 3:5-7. Bóg nie łamie niczyjej woli, dlatego też nie może prowadzić tych, którzy są zbyt dumni, aby być pouczani, którzy upierają się, by iść własną drogą. O człowieku, o rozdwojonym umyśle, o tym, który szuka, jak tu wykonać swoją wolę, podczas gdy rzekomo wykonuje wolę Bożą, napisano. Człowiek ten niech nie myśli, że otrzyma cokolwiek od Pana. Jakuba 1:7. Chrystus w swoim życiu na ziemi nie miał żadnych własnych planów. Akceptował dla siebie jedynie Boże plany i pozwalał, aby Ojciec objawiał je przed Nim dzień po dniu. Tak właśnie my powinniśmy polegać na Bogu. Powinniśmy tak żyć, aby nasze życie było prostym odzwierciedleniem i wykonaniem Jego woli. Jeśli poświęcimy i oddamy nasze drogi Jemu, On pokieruje naszymi krokami. Poprowadzi cichych w sądzie, a nauczy pokornych drogi swojej. Są trzy sposoby, za pomocą których Pan objawia nam swoją wolę, aby nas prowadzić i uczyć nas prowadzenia innych. Jak możemy odróżnić Jego głos od innego, obcego głosu? Jak możemy rozróżnić Jego głos od głosu fałszywego pasterza?
Bóg objawia nam swoją wolę w swoim Słowie, w Świętym Piśmie. Jego głos jest również objawiony w dziełach Jego opatrzności i będzie przez nas rozpoznany, jeśli nie oddzielimy naszych dusz od Niego przez chodzenie własnymi drogami, czy też czynienie naszej własnej woli i nie podążanie za namowami i zachętami nieuświęconego serca tak długo, aż nasze zmysły staną się tak zgubne, że rzeczy wieczne nie będą rozróżniane, a głos szatana stanie się tak zamaskowany, że zaakceptowany i uznany będzie jako głos Boga. Następnym sposobem, w jaki słyszalny jest głos Boga, to apele i prośby Jego Świętego Ducha, odciskane nie wrażenia na sercu, które zostanie wyryte, dokonane w charakterze. Jeśli masz wątpliwości w jakimkolwiek temacie, musisz najpierw skonsultować się z pismami. Jeśli prawdziwie rozpocząłeś życie wiary, oddałeś siebie Panu, abyś był w pełni Jego i On wziął cię, aby cię ukształtować i skroić, wymodelować dla swoich celów, tak abyś był naczyniem dla celów zaszczytnych, powinieneś mieć żarliwe pragnienie być plastycznym w Jego dłoniach i poddawać Mu się i podążać za Nim, dokądkolwiek cię poprowadzi. Powinieneś potrafić rozróżniać Jego głos. Jak może młody człowiek utrzymywać swoją drogę w czystości? W sercu moim składam wyroki Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Psalm 119, 11. Ci, którzy decydują się, aby nie uczynić niczego, co mogłoby wywołać Jego niezadowolenie, będą wiedzieli po przedstawieniu Mu swojej sprawy, jakim kursem podążać i otrzymają nie tylko mądrość, ale siłę do realizacji Jego woli. Moc do posłuszeństwa i służby będzie im dodana, tak jak to Chrystus obiecał. Wzmocnij się, a mężnie sobie poczynaj. A Pan, On pójdzie przed Tobą, On będzie z Tobą i nie odstąpi Cię, ani Cię nie opuści, nie bójże się, ani nie lękaj. 5 Mojżeszowa 31, 7-8. Jak małe dziecko, ufaj Jego prowadzeniu, temu, który będzie chronił stóp i kroków swoich świętych. Bóg nigdy nie prowadzi swoich dzieci inną drogą, aniżeli tą, którą sami by wybrali, aby być prowadzonymi, gdyby od początku mogli zobaczyć koniec i gdyby mogli od razu rozpoznać chwałę celu, który wypełniają jako Jego współpracownicy. Wszystko staranie wasze wrzuciwszy za Niego, gdyż On ma pieczę o was. 1 Piotra 5, 7. Zbyt mocno staramy się sami zatroszczyć o samych siebie. Jesteśmy niespokojni i w dużej mierze brakuje nam niezachwianego zaufania do Boga. Wielu zamartwia się, pracuje, aranżuje i planuje, bojąc się, że będą cierpieć z powodu swoich niezaspokojonych potrzeb. Nie stać ich na czas wypełniony modlitwą czy spotkaniem religijnym i w tej trosce o siebie nie pozostawiają żadnej szansy Bogu, by zatroszczył się o nich. A Pan nie robi dla nich wiele, gdyż nie dają Mu takiej sposobności. Martwienie się jest ślepe i za ciemna przyszłość, ale Jezus widzi koniec na początku. W każdej trudności ma już swoją przygotowaną drogę, aby przynieść nam ulgę. Żadna dobra rzecz nie będzie wstrzymana tym, którzy chodzą uczciwie i przyzwoicie. Nasz niebiański Ojciec ma tysiące sposobów, z których w ogóle nie zdajemy sobie sprawy, aby zaspokoić nasze potrzeby. Ci, którzy zaakceptują służenie Bogu jako najważniejszą zasadę w życiu, zauważą, jak znikają kłopoty i konsternacje, a przed ich stopami rozciąga się prosta, gładka ścieżka. Wrzuć na Pana brzemię Twoje, a On Cię opatrzy i nie dopuści, aby się na wieki zachwiać miał sprawiedliwy. Psalm 55, 23. Człowieka spolegającego na Tobie zachowasz w pokoju mówię, bo w Tobie ufa. Izajasz 26, 3. Dziękuję.